Pragnienia. Dusze tych, którzy żyli w grzechu nieczystym, którzy gasili pragnienia ciała w użyciu, zboczeniach i rozpuście, z pełną świadomością ohydy własnych czynów, rozmyślać tu muszą o dobrowolnym zamknięciu sobie drogi do źródła wody żywej. Pali je, straszliwe. Nieugaszone pragnienie czystości czują się brudne, skalane, niechlujne i męczy je dławiący wstręt do samych siebie. Pragnęłyby się obmyć, oczyścić, wypłukać z tego brudu, a wszystko wokół jest suche, gorące i wrogie. Ludzie ci pili za życia z brudnych źródeł. Muszą się więc długo oczyszczać cierpieniem, nim będą mogli napić się z czystego. Krąg urojenia. W tym kręgu trwają dusze ludzi, którzy żyli zachciankami, mrzonkami którzy ciągle szukali nowych wrażeń, nowych przeżyć, złudnego szczęścia. Pławili się w nich, żyjąc tym, co sobie wymyślili, a w czym, jak im się zdawało, było im najbardziej do twarzy. Będą tu dusze ludzi, którzy nie chcieli poznać ani tknąć najprostszych potocznych obowiązków życia realnego stwarzając sobie jakieś sztuczne, opaczne, im, ani nikomu innemu, pożytku nieprzynoszące działania. Teraz dusze ich będą musiały dalej przeżywać swoje płonne rojenia, błąkać się wśród bezowocnych poszukiwań, istotnych wartości i sensu, plątać się w bałamutnej i beztreściowej, a oceniane już należycie, Gmatwaninie własnych sztuczności. Krąg zwodniczych nadziei. Dusze ludzi, którzy w życiu nie dotrzymywali słowa ani obietnic, którzy budzili próżną nadzieję u innych, którzy mieli mnóstwo dobrych postanowień, możliwości, i porywów, a nigdy z niedbalstwa nie doprowadzili ich do końca, którzy odkładali poprawę na później, tak samo jak dobrą prawdziwą modlitwę. Męczą się w tym kręgu nadzieją rychłego wyzwolenia. Będzie się im ciągle zdawało, że dochodzą już do kresu swej udręki, że lada chwila otworzy się przed nimi pełnia szczęśliwości że tylko rękę wyciągnąć, parę kroków zrobić i nagle poczują się na samym dnie zwątpienia i rozpaczy. Będzie się to powtarzało ciągle na nowo. Zawsze ta sama nadzieja i zawsze ten sam zawód. Wytężone pięcie się jakby po szklanej prostopadłej ścianie i bezsilne zsuwanie się na sam dół. Nie będą umiały zaprzestać tej męczarni. Niezliczoną ilość razy zaczną ją od początku i niezliczoną ilość razy spotka je rozczarowanie. Powtarzać się to będzie, aż do zmazania ostatniej, choćby najdrobniejszej winy z tego zakresu. Krąg właściwej pokuty. Jest to krąg najbardziej rozległy, jeśli to można tak określić krąg, przez który przejść będą musiały wszystkie dusze mające coś do odpokutowania. Tak, jak w innych kręgach, dusza cierpiała nad własną szkodą, opóźnieniem własnego szczęścia. Męczyła się własnym bólem, i przy pomocy pojęć, które jej samej sprawić mogły udrękę, stopień po stopniu uzyskując oczyszczenie, tak tu, w kręgu pokuty właściwej, cierpiąc za wszystko raz jeszcze, pamięta już to jedynie, że obrażała Stwórcę. Świadomość własnej szkody znika w tym kręgu bez śladu. Zostaje tylko pełne, doskonałe zrozumienie zaniedbanych obowiązków wobec Boga. Dusza widzi tu dokładnie i boleśnie przeżywa pamięcią dzień po dniu, chwilę po chwili, myśl po myśli, raz jeszcze całe swoje życie. Ani jedno grzeszne drgnienie serca nie będzie jej oszczędzone. To ile nie zostało już odpokutowane świadomym cierpieniem na ziemi. Dusza widzi teraz jasno każdy moment, w którym mogła była zawrócić ze złej drogi. Odróżnia światła, którymi Bóg wskazywał jej całą marność i jej postępków. Rozumie, że wolną wolą wybierała rzeczy obrażające Boga i Bogu dalekie, mogąc, za cenę drobnego nieraz wysiłku i pomyślenia, zrobić to, co obróciłoby się na Bożą chwałę. Dusza widzi już teraz jasno to, w co człowiek za życia ośmiela się czasem wątpić, a mianowicie, że każdy otrzyma od Stwórcy dostateczną ilość światła i siły, aby go nigdy nie obrazić. I tak, z nieubłaganą konsekwencją i wyrazistością przesuwają się przed oczyma duszy obrazy własnego jej życia, podczas gdy niczym nieprzytumionym rozumieniem pojmuje już świętość, piękność, słodycz i moc, doskonałość i sprawiedliwość Bożą, którą obrażała. Oczyszczona w poprzednich kręgach ze wszystkiego, co osobiste, przetopiona niejako cierpieniem, wyługowana męką z wszystkich naleciałości ziemskich. Trwa oto myślą przed Stwórcą swoim i Panem, bolejąc najbardziej nad obrazom Jego przedwiecznej doskonałości. Im subtelniejsza, im bardziej uposażona, im bliższym mógł być jej stosunek do Boga, im łatwiejsze dla niej mogło być pojmowanie Jego spraw tym większy ból i rozpacz. O męce, wstydu i żalu, jaką tu dusza przechodzi, nic nie może dać pojęcia. Gdyby mogła umrzeć, umarłaby w tym kręgu, gdyby mogła oszaleć, tu by oszalała. I dopiero, kiedy ostatnia wina, ostatnie uchybienie, Ostatnia najskrytsza myśl zostanie tym najdoskonalszym w swych pobudkach żalem przepalona. Duża przechodzi do ostatniego kręgu czyścica do sfery obojętnej. Krąg obojętny Jakąż ulgą jakim szczęściem. Jaką niepojętą łaską wydaje się duszy, kiedy wreszcie po przejściu wszystkich właściwych jej pokucie kręgów dostanie się tutaj. To daje najlepsze pojęcie o stopniu poprzednich cierpień, że łaską wydaje się jej to, że nic nie czuje. Wita ten krąg, jak płynący ostatkiem sił rozbitek. Wita zbawczą wyspę. Jest to krąg, w którym się nie cierpi, tylko czeka. I choć się nie wie, jak długo trwać będzie to czekanie, nie cierpi się z tego powodu. Jedne dusze zostaną tu tak długo, póki, jeśli to można tak określić, nie odpoczną po przebytych mękach i nie nabiorą sił do wstępowania w pierwszy krąg nieba. Dusze innych ludzi Odbywszy już całą karę, czekają tu jeszcze bez cierpień, aż ktoś naprawi na ziemi to, co oni w życiu zniszczyli czy zaniedbali. I tak na przykład będą tu księża, którzy odprawiali mszę świętą nieporządnie i z roztargnieniem. Ci czekają, aż ją ktoś na ziemi odprawi pobożnie za dusze takich właśnie niedbałych kapłanów. Są tu i tacy, co za życia dorobili się w majątku na łzach i krzywdzie ludzkiej. Póki ktoś za nich nie naprawi zła, albo gdyby to było niemożliwe, w intencji winowajcy nie spełnili miłosiernego uczynku równej wagi, co wyrządzona ongiś krzywda, dusze owych ludzi przejdą w krąg następny wtedy dopiero, gdy na Ziemi Wygasną wszelkie następstwa ich błędów. Dusze literatów, piszących dzieła przeciw prawom Bożym, czekać tu będą, póki ktoś na ziemi nie przejmie ich natchnienia i nie spożytkuje go na chwałę Bożą. Takie ekspiacyjne działanie pokutującej duszy jednak może nastąpić na wyraźny dopust Boży. I to jedynie skręgu obojętnego. Czasem takie czekające dusze wprowadzić może wyżej gorąca, pełna wyrzeczeń i uczynków modlitwa ludzi żyjących, którzy z pełną świadomością dla tej, a nie innej duszy przeznaczają swoje ofiary. W kręgu tym trwają jeszcze takie dusze którym dzięki wstawiennictwu Najświętszej Panny Maryi, prośbom swego patrona lub modlitwom i uczynkom ludzi żywych skrócił Bóg mękę poprzednich kręgów. Tym jakość kary została niejako zamieniona z krótszej i bardziej bolesnej na dłuższą i łagodniejszą, której trwać będą aż do zupełnego swego dojrzenia i oczyszczenia umożliwiającego im przejście w pierwszy krąg nieba, czyli w krąg poznania. Dusza, która dostąpiła takiej amnestii i przeszła wcześniej ze sroższego kręgu w obojętny, widzi i wie dokładnie wszystko, co miała jeszcze odcierpieć i co jej, bez żadnej własnej zasługi, zostało skreślone. I jakkolwiek Mąg już nie przeżywa, samo zdanie sobie sprawy z tego, co ją jeszcze czekało i od czego ją ocalono, zmusza ją do wdzięczności dla tych, którzy jej modlitwą do wcześniejszego wydobycia się dopomogli. Są ludzie, którzy wierzą, że jeżeli ktoś odbył dobrą spowiedź, zaraz po śmierci wchodzi do Królestwa Niebieskiego. Mylą się jednak. Czyściec jest miejscem nie tylko oczyszczenia, ale i dojrzewania dla tych, którzy za życia przez zaniedbania czy lekceważenia wewnętrznych świateł nie rozwinęli się duchowo. Tacy muszą w czyśćcu zacząć swój dalszy rozwój i cierpią tak długo, Póki cierpieniem nie wypracują sobie zdolności ogarnięcia, a więc przeżywania szczytowego punktu szczęśliwości od wieku wyznaczonego im przez dobrego Boga. Nie chcieli dojrzewać za życia, muszą więc nieraz przez wieki całe trwać w męce, dojrzewać dopiero po śmierci. Z tego też powodu ludzie dobrzy, ofiarni. Etyczni działacze, szlachetni idowcy i tak po kolei, jeśli motywem ich działania nie była przede wszystkim miłość Boga, mimo licznych, nawet i wielkich, ale z innych pobudek wypływających uczynków, najpierw będą musieli w czyśćcu nauczyć się kochać Boga, a potem dopiero dane im będzie Go oglądać. Podstawą rozrachunku po tamtej stronie nie będzie tylko to, co człowiek robił złego lub dobrego, ale i to także, czy spełnił wszystko to dobre, które mógł spełnić za życia. Wszystko więc, co brakować będzie do maksimum bożych wymagań, wedle uposażeń duszy, i wszystko, co przekraczać będzie maksimum bożej wyrozumiałości, wedle ułomności ciała. Musi dusza w czyśćcu odrobić lub nadrobić męką. Bardzo niewiele dusz uniknie czyśćca, choć uniknąć by go mogła każda. Gdyby ludzie dość jasno chcieli zdać sobie sprawę, że każdy, nawet najmniejszy grzech, musi być tu czy tam świadomie odpokutowany. Z dobrą wolą za życia Przyjęte moralne czy fizyczne cierpienie, pokorne i ufne poddanie się woli Boga jest najznośniejszą formą pokuty za wszelkie uchybienia, Jego prawom i najłatwiejszym sposobem zdobycia szczęścia po śmierci. Cierpienie w intencji pokuty za życia przyjęte, jest dowodem naszej dobrej woli i za samo to. Bóg w łaskawości swojej żąda za ten sam grzech lżejszej i krótszej pokuty, niżby jej żądał w czyśćcu. Porównać by to można z decymalną wagą. Kto chce za życia odpokutować winy, może kłaść po tej stronie małe nawet ciężarki, a one po tamtej przeważą centary. Tak samo. Mała nawet zasługa na ziemi ma tam dziesięciokrotną wartość. Na tej samej wadze decymalnej jednak waży Bóg i winy ludzkie. Za każdy tu nieodpokutowany grzech trzeba będzie tam położyć na szali o wiele cięższą karę, aby się waga zrównała. Bo kto odłoży pokutę do przymusowych cierpień w czyśćcu, z żadnych ulg Bożego miłosierdzia nie korzysta. Jakże cudownie wielką jest moc świadomie przyjętego i Bogu ofiarowanego cierpienia. I jakże dobrze zrozumieją to po śmierci ci wszyscy, którzy nawet w zbawczej męce Boga człowieka i w męczeństwie jego naśladowców widzą jedynie obłęd mistyczny. Zdaniem innych, Podniesienie cierpienia do godności zasługi jest tylko genialnym wymysłem szlachetnego przewrotowca z Nazaretu, który, powodowany litością dla osłodzenia czegoś, czego i tak uniknąć nie mogli, wmówił w ciemne umysły biedaków złudną wiarę wiecznej nagrody, zacierpliwie znoszoną mękę doczesną. Obietnice czegoś, co spełnić się mogło dopiero po śmierci, można było bezkarnie ich zdaniem rzucić światu, u kogoż jej potem dochodzić? Jakże się zdziwią, jakże przerażą ci, którzy tak myślą, stanąwszy kiedyś oko w oko ze sprawiedliwością tego, kto poszanowania dla swych obietnic zawsze dochodzić potrafi. Dusze czyśćcowe nie mogą dla siebie zrobić niczego więcej oprócz tego, że cierpią. Cierpienie jest ich jedyną modlitwą, pracą, wreszcie sposobem, dzięki któremu zbliżać się mogą do celu. Wiele mogą dla dusz czyśćcowych zrobić ludzie. Bóg łaskawości swojej dozwolił, aby Kościół wojujący mógł wspierać bolesną bezsilność Kościoła cierpiącego. Każda msza święta, każda myśl, modlitwa, wyrzeczenie czy ofiara w ich intencji poniesiona ma dla dusz czyścowych ogromne wprosty znaczenie, czymś bowiem równie nieodzownym, jak pożywienie dla ciała. Jest dla pokutującej duszy modlitwa. Cierpiący w czyśćcu są jak żebracy. Czekają, by im ktoś rzucił jałmużnę. Czasem wieki całe czekać muszą i gdyby nie nieustanna za wszystkie dusze w czyśćcu ofiarowana modlitwa kościoła wielu z tych nieszczęśliwych czekałoby daremnie. Świat szybko zapomina o tych, co odeszli, a oni, odarci ze wszystkich ludzkich naleciałości, z całej fałszywej godności czy dumy, w jakże niewysłowienie bolesnym opuszczeniu, czekają wsparcia. Najbiedniejszy ubogi, najskromniejszy nędzarz jest królem wobec cierpiącej duszy. Cierpieniem, chorobą, kalectwem, głodem czy opuszczeniem, może się jeszcze człowiek zasługiwać Bogu, może cierpliwie wszystko znosząc, zaskarbiać sobie jego łaski i zmazywać winy. Dusza czyścicowa jest dana już tylko na jałmużne miłości i pamięci bliźnich jałmużnę, o którą w dodatku sama upominać się nie może. Duszom z niektórych kręgów czyśćcowych wolno czasem z dopustu Bożego śnić się lub zjawiać ludziom. Jest to jedyna forma, w której prosić mogą o pomoc. Ludzie zazwyczaj jednak sny lekceważą, a owych nieszczęsnych zjaw tak się lękają, że rzadko kiedy przyjdzie komuś na myśl pomodlić się za nią, dać nam przeświętą, lub ofiarować na jej intencji cierpienie lub dobry uczynek nie myślą że znak z tamtego świata przyjść może tylko za wolą i zezwoleniem bożym i że dlatego nie wolno go zlekceważyć modlitwa za umarłych leży niejako w obopólnym interesie tych za których się modlą i tych którzy się modlą. Duże pokutujące są tak bardzo nieszczęśliwe, że jeżeli im ktoś do wydobycia się pomoże, umieją być potem wdzięczne i nigdy już przysługi tej nie zapomną człowiekowi. Pierwszą ich czynnością w kręgu poznania będzie przekazanie duchom w pierwszym kręgu jasności, prośby o opiekę nad swoim dobroczyńcą. Wyższe duchy podają ją w krąg następny, i tak, jak wiatr po strunach, prośba ta przebiegnie dreszczem po wszystkich kręgach nieba, aż po sam tron najwyższego. Dusze zbawione, jako duchy jasne, mogą być człowiekowi w różnych sprawach duchowych, a nawet materialnych, bardzo wydatnie pomocne. Nic tak nie ciąży czyśćcowej duszy jak żal czy nienawiść tych, którzy zostali na ziemi. W przeciwieństwie do obopólnej korzyści, jaką jest ofiarowana za zmarłych modlitwa, nienawiść taka przynosi obopólną szkodę. Nikt bowiem, kto żywił w sercu nienawiść, choćby to była nienawiść umotywowana, doznaną ongiś krzywdą. Przed odcierpieniem takich samych mąk, jakich duszy winowajcy, żalem swym przysporzył, nie zobaczy Stwórcy. Przebaczenie umarłym z miłości do Boga i bliźniego przynosi ogromną ulgę cierpiącej duszy, a równocześnie zapewnia żyjącym łaski Boże należy więc wszystko przebaczyć za życia aby nam wszystko zostało po śmierci przebaczone najmiłosierniejszą najczulszą najmożniejszą oręndowniczką dusz w czyśćcu cierpiących jest najświętsza maria panna litość jej chyli się nad tym straszliwym kotłowiskiem niewysłowionych mąk a najlepsze jej serce Choć korzy się przed sprawiedliwością Boga, współczuje tym nieszczęśliwym i wstawia się za nimi nieustannie. To też dzięki wyjątkowym przywilejom ma ona moc i prawo w każde większe swoje święto wyzwolić kilka dusz z ostatniego kręgu czyśćca lub uprosić dla srożej cierpiących dusz przejście. Włagodniejszy krąg. Jest taki jeden cudowny dzień w roku, Kiedy męki całego czyśćca Zostają na jedną dobę zawieszone. To dzień zaduszny. We wszystkich nieprzeliczonych kręgach, Na wszystkich poziomach i piętrach niby, W bezdennej czeluści gigantycznej kopalni mąk, Nastaje świąteczny spokój, i cisza. Duże odpoczywają, nie cierpią, jak dopływ świeżego powietrza chłodzi je wytężona zbiorowa modlitwa wojującego kościoła. Jakaż to ulga? Cóż to za miłosierne wytchnienie? Cały chrześcijański świat w jednym wielkim porywie współczucia, tęsknoty i miłości, Prosi niebo o łaskę światłości wiekuistej dla zmarłych. Nawet ci ludzie, którzy zazwyczaj o zmarłych nie pamiętają, przychodzą w tym dniu na cmentarz zmówić choć jeden pacierz, zaświecić choć jedno światełko. Jeśli jednak ktoś nie może być w tym dniu na cmentarzu, może równie dobrze wspierać zmarłych modlitwą, i myślą, z daleka od ich grobu. Najważniejszą jest intencja ofiary. Obecność na grobie nie jest nieodzowną. Szczera modlitwa zawsze daną duszę odnajdzie i ulży jej w cierpieniu. Bardzo jednak ważnym jest zachowanie się na cmentarzu. Wchodząc tam, wchodzi się w dom umarłych. Gdzie obowiązują ich prawa? Dusze cierpią, kiedy się bezmyślnością i gwarem zakłóca powagę tego miejsca, boli je to i obraża. W dniu zadusznym wzmaga się na świecie obecność i działanie duchów. Gdyby ludzie umieli wsłuchać się w ten drugi, nadprzyrodzony świat, niejedno by wtedy wyczuli. Każda ofiara moralna, fizyczna czy materialna ma zawsze, ale w szczególności w dzień zaduszny, ogromną realną wartość dla dusz czyścowych. Można za nie ofiarować każdy drobiazg, już choćby sam trud pójścia na cmentarz, niesienie wianka, ścisk w tramwaju, zziębnięcie, przemoknięcie, wszystko. Trzeba tylko świadomie to ofiarować. Intencja nadaje ważność i znaczenie każdemu wysiłkowi. Tak samo jak miłosierna intencja uświęca bezmyślne nieraz mechaniczne odklepanie pacierza przez dziada, któremu się daje jałmużne z prośbą o modlitwę za zmarłego. Człowiek w intencji ulżenia duszą Daje Bogu to fizyczne światełko, bo tylko takie dać może, i prosi go w zamian o światłość wiekuistą dla zmarłych. Bóg tę ofiarę przyjmuje i wymienia fizyczne światło na światło duchowe, którym rozjaśnia duszą dręczącą ciemność. Jest bowiem jakiś tajemniczy związek między takim żywym, intencją uświęconym pomyczkiem. A ciemnością świata pozagrobowego. Można za duszę w czyśćcu brać na siebie ból fizyczny. Zna wypadek, gdzie kilka osób ofiarowało się cierpieć w dzień zaduszny w intencji ulżenia duszom zmarłych. Choć wszystkie były poprzednio zupełnie zdrowe, chwili, kiedy to postanowiły, zasłabły równocześnie, ból głowy zębów, krzyża, łamanie w stawach, skurcze. Punktualnie o godzinie dwunastej w nocy, wszystkie te dolegliwości znowu równocześnie ustąpiły. Wiem od moich świętych opiekunów, że za takie choćby lekkie i krótkie cierpienia, wzięte na siebie przez żywych, w intencji niesienia pomocy duszom cierpiącym, Bóg zmniejsza nieraz zmarłym długotrwałe i srogie męki. Wiem też od nich, że gdy się pragnie za jakąś specjalną winę zmarłego przebłagać Boga, należy ofiarować przezwyciężenia przeciwne tej jego winie. Więc, na przykład, za skąpca jałmużnę, za bezbożnika modlitwę szczerą i gorącą za oszczerce. Milczenie. Najwięcej łask uprosić mogą duszą w czyśćcu cierpiącym dzieci. Męczeństwo z miłości Boga świadomie poniesione, przekreśla od razu wszystkie kary czyśćcowe.